Obrońcy aktualnego modelu łowiectwa, rekrutujący się zazwyczaj z kadrowych działaczy Polskiego Związku Łowieckiego, twierdzą, że za koniecznością zmian w doskonałym, w ich mniemaniu, modelu łowiectwa opowiadają się nieliczni, sfrustrowani myśliwi, zwłaszcza ci karani przez sądy łowieckie, wywalani z kół za różnego rodzaju negatywne postawy i mający problemy z prawem łowieckim. Prawda? Jak zwykle nie jest taka oczywista. Okazuje się, że ze sposobu sprawowania zwierzchności niezadowoleni są już nie tylko myśliwi nękani różnymi metodami za to tylko, że przeciwstawili się zwykłemu złodziejstwu, kolesiostwu czy łamaniu zasad prawa i statutu przez aparatczyków mających zbyt wyimaginowane zdanie o swojej wielkości i nieumylności. A zdania krytyczne można coraz częściej usłyszeć od osób dla Zrzeszenia wielce zasłużonych, byłych i aktualnych działaczy, członków komisji problemowych, okręgowych rad łowieckich czy nawet naczelnej rady łowieckiej. Jednym słowem, myśliwych o nieposzlakowanej wręcz opinii i nigdy nie mających problemów z prawem czy tak zwanym koleżeństwem. Oko naszej kamery skierowaliśmy na okręg olsztyński, gdzie w ostatnim okresie dzieje się wiele zła, a łowczy okręgowy Dariusz Zalewski chyba utracił już zdolność oceny negatywnych zjawisk, jakie często także za jego udziałem mają tutaj miejsce. Wykonując reporterski zwiat, nasłuchaliśmy się wiele, a także naoglądali wiele dokumentów mówiących o wyjątkowo nagannym zachowaniu i działaniu członków zarządu rządu okręgowego w Olsztynie, kierowanego przez Dariusza Zalewskiego. Usłyszawszy wiele bulwersujących zarzutów, pośród których znalazło się niewłaściwe załatwienie prawy nieszczęśliwego wypadku na strzelnicy w Gudkowie, zawłaszczenie darowizny w postaci kilkunastu kilogramów kurczaków przygotowanych na ruszt, a przeznaczonych na imprezę, na którą nie trafiły, manipulowanie przy wyborach łowczego rejonowego w Spychowie, szykanowanie koła łowieckiego Ryś, poprzez niezasadne wymuszanie Zaniżania ilości odstrzału byków, utrudnianie wykonywania statutowej zasady obejmowania członkostwa w Okręgowej Radzie Łowieckiej po śmierci jej członka, szykanowanie myśliwych niezasadną oceną prawidłowości odstrzału, utrudnianie pracy zarządu kół poprzez m.in. wyznaczenie innego niż sprawdzonego przez lata dogodnego dla myśliwych miejsca oceny poroży samców zwierzyny płowej, przyjmowanie do pzt członków bez zachowania wy. Wymaganych przepisami procedur, udzielanie pomocy wpływowym myśliwym, mającym problemy prawne wywołane łamaniem przepisów łowieckich, sprawy dotyczącej łowczego okręgowego w Olsztynie, jaka miała miejsce przed Okręgowym Sądem Łowieckim, sprawy darowizn uzyskiwanych z podległych kół łowieckich w postaci tusz zwierzyny dzikiej. A przeznaczanej przez łowczego okręgowego na imprezy niezwiązane z łowiectwem, na przykład uroczystości w miejscu drugiej etatowej pracy. Skierowaliśmy do Dariusza Zalewskiego propozycję o udzielenie do komery wypowiedzi na temat poruszanych problemów. Niestety. Nie otrzymaliśmy ani odpowiedzi na pisemną propozycję, ani żadnych wyjaśnień. Dariusz Zalewski najwyraźniej uznał, że nie ma nic do powiedzenia ani myśliwym z terenu kierowanego Zarządu Okręgowego, ani widzom z całego kraju czytającym portal łowiecki.pl i oglądających relacje filmowe. Nie uzyskawszy wypowiedzi Dariusza Zalewskiego odkładamy wyjaśnienie prawdziwości powyższych zarzutów na inną okazję. Oko i ucho naszej kamery udostępniamy osobom o nieprzyciętnym znaczeniu dla mazurskiego łowiectwa, jak też dla łowiectwa jako całości. Oto jakimi wrażeniami podzielili się z widzami łowieckiego osoby zacne i pełniące wiele wysokich funkcji w polskim związku łowieckim. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej. Byłem pracownikiem zarządu okręgowego Wolsztyny, pełniąc różne funkcje, w tym także przewodniczącego komisji strzeleckiej, gdzie podczas mojej kadencji udało się zdobyć pierwsze miejsce w krajowym konkursie strzelań myśliwskich. Zdobyłem uprawnienia instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego. Prowadziłem również kursy dla nowo wstępujących do PZT. -u. Ukończyłem kurs z umiejętności wycen medalowych trofeów. Łowieckich. Zatrudniony byłem na, na czas określony. Kiedy złożyłem dokumenty do ZUS-u, zorientowałem się, że brak mi jest jeszcze do emerytury 30 konkretnie dni. Zwróciłem się do zarządu okręgowego, konkretnie do kolegi Zalewskiego, o przedłużenie mi umowy o pracę właśnie o te 30 dni. Kolega Zalewski odmówił. Mimo, że do mojej pracy nie miał zastrzeżeń, razem, wspólnie z kolegą, z którym pracowałem, staraliśmy się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Nawet mój kolega też poprosił o przedłużenie, dlatego że nam się bardzo dobrze razem pracowało. Ze strony pracodawcy nie miałem żadnych zastrzeżeń, a nawet pracowaliśmy dużo, dużo więcej, wynikało z umowy o pracę. Było bardzo dużo w tym czasie, jak pracowałem, różnych imprez. Szeleckich, w tym okresie, kiedy byłem zatrudniony, odbiór naszej siedziby myśliwskiej, gdzie przygotowanie do dania tej siedziby, też poświęcaliśmy bardzo dużo czasu. Zdziwiony byłem, że kolega łowczy odmówił mi. Dowiedziałem się tylko tyle, że na moje miejsce wcześniej już zatrudnił dwie osoby. Zostałem postawiony w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ dokumenty, które złożyłem do ZUS-u nie wystarczały i dostałem odmowę. Pracując na Szczelnicy domagaliśmy się, żeby łowczy okręgowy zaszczycił swoją obecnością. Chcieliśmy pokazać stan ogrodzenia. Ogrodzenie było zniszczone przez grzybiarzy. No i na to były potrzebne środki. Zwracaliśmy się do łowczego wielokrotnie w biurze w zarządzie okręgowym o zakup siatki, o naprawę tego ogrodzenia. Kolega Zalecki lekceważył nasze, nasze prośby i nie otrzymywaliśmy żadnych pieniędzy na naprawę tego ogrodzenia. Kolega łowczy okręgowy w ogóle nie interesował się strzelnicą. Wręcz się denerwował tymi naszymi prośbami. W rezultacie lekceważył bezpieczeństwo naszczelnictwie i odniosłem wrażenie, że łowczy nie jest z tego zadowolony, bo dotykało to bezpośrednio jego kolegów. Bo te sytuacje, które opisywałem w notatkach, dotyczyły bezpośrednio jego znajomych. Kolegów. I od tej pory zaczął mnie po prostu lekceważyć, omijać, w rezultacie nie przedłużył mi zatrudnienia w zarządzie okręgowym pzl Wydarzył się wypadek na szczelnicy, gdzie został okaleczony mój kolega Józek. Kolega łowczy okręgowy nie widział. Problemu w łamaniu zasad bezpieczeństwa, co jest wręcz nieprawdopodobne. W rezultacie upomniałem się o swoje nadgodziny, za dodatkową pracę. Kolega Łowczy odmówił mi, w związku z tym sprawę skierowałem do sądu. Sędzia w trakcie tej rozprawy zaproponował ugodę. Na ugodę się zgodziłem, pod warunkiem, że podamy sobie ręce. Oczywiście podpisałem dokumenty, Łowczy Okręgowy ręki mi nie podał. Potraktował je wyjątkowo złośliwie. Zostałem wykluczony z wszystkich komisji, do których chętnie należałem. Wyizolował mnie z całej działalności społecznej, jaką z pasją wykonywałem.